I kolejna. Może coś zapomniałem, nie wiem czy. Nie, chyba wszystko. Szanowni Państwo, już oddaję głos, bo wiem, że są następne pytania. Ja tylko przypominam, że jesteśmy w procedurze pierwszego czytania. Jeżeli popatrzymy trochę w przyszłość i powołamy podkomisję, to jest tu wiele analiz prawnych niezbędnych do tego, żeby ustalić prawdę i podkomisja będzie miała taki charakter, żeby to ustalić. Bardzo proszę, pan poseł Chmielowiec, prosił. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam, panie ministrze, ja mam pytanie do pana senatora. Powiedział pan, że wprowadzenie granicznej stawki wysokości składki członkowskiej na PZEU, prawda? Powiedział pan, ja nie wiem, czy pan sobie sam nie zaprzeczył, że są myśliwi, ja też mam kolegów, jeździmy, prawda, nie tylko pan, my również, prawda, jeździmy, spotykamy się po kołach, spotkamy się z myśliwymi. I czy pan sobie nie zaprzeczył sam, że są koła i myśliwi nie chcą płacić więcej, bo są szkody, prawda? A ja mam do pana pytanie, jeżeli będą niższe składki, to kto te szkody będzie, prawda, pokrywał? To jest pierwsze. Jeżeli zmniejszymy wysokość składki wpisowego na Polski Związek Łowiecki, to mam pytanie, czy to nie jest skok na Polski Związek Łowiecki? W międzyczasie zasięgnąłem opinii telefonicznej. Są izby lekarskie w Polsce. Tam nie ma ustawowej składki, prawda, ograniczonej. Wprowadzonej granicznej wysokości składki na Polskie Izby Lekarskie. Ja myślę, że to jest sytuacja podobna. Ja mam kolejne pytanie. Panie senatorze, skąd są finansowane akcje na przykład Barzan, Zając, organizacje różnych sympozjów, organizacje różnego rodzaju wydawnictw przez Polski Związek Łowiecki? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Więcej pytań nie widzę. A jeszcze pan przewodniczący Wziątek. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Będzie oczywiście pytanie, natomiast chciałbym także spróbować odpowiedzieć na pytanie panu profesorowi Szyszko, ponieważ pan profesor zadał pytanie dotyczące intencji. I w wypowiedzi pana senatora Gorczycy intencja jednoznacznie została pokazana. Intencją projektu senackiego, projektu ustawy jest to, jak to pan senator określił, że niewłaściwie jest zarządzany Polski Związek Łowiecki, co nie ma żadnego, nawet jeżeli ktoś by chciał się zgodzić z tą tezą, to nie ma żadnego związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego i nie ma także żadnego związku ze strukturą tego związku. Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a to są argumenty, które zostały w tej chwili podniesione. Natomiast chciałbym podkreślić, że absolutnie różne jest postrzeganie tego, co nazywamy prawidłowym, etycznym wykonywaniem polowania. Wyeliminowanie selekcji osobniczej, moim zdaniem, zaskutkuje fatalnymi efektami dla polskich lasów, dla polskiej przyrody i polskiej zwierzyny. Otóż dlatego, że będą eliminowane te osobniki, które są w pełni sił, które mają najlepszy materiał genetyczny, które mogą wnosić do tej przyrody wszystko, co najlepsze. Pozostawienie wolnego odstrzału na wszystko będzie tragedią dla polskiej zwierzyny. Ja podam przykład. Niedawno skończyło się rykowisko. Panie senatorze, podchodziłem byka, czternastaka koronnego, obustronnie koronny. Wie pan, co zrobiłem? Wstałem, zdjąłem kapelusz i mu się ukłoniłem. Dlatego, że to jest najlepszy osobnik dla polskiej przyrody. A trzeba eliminować te osobniki, które są chore, które są jednostkami selekcyjnymi. I tylko wtedy będziemy mieli dobrą przyrodę i polską zwierzynę. Natomiast chciałbym powiedzieć, że proponujecie państwo coś takiego, co się nazywa zarządzanie przez patologię. Jak może być akceptacja dla sytuacji, o której pan mówi, że ktoś nie pokazuje trofeum? Jak może być akceptacja dla sytuacji, w której w kole nie prowadzi się tej właściwej selekcji? Jeżeli pan, to jest moje pytanie, jeżeli pan zna takie przykłady, panie senatorze, to najpierw do właśnie sądów łowieckich, jeżeli one zaczną normalnie funkcjonować, a później do prokuratora. Natomiast nie wolno tego akceptować. Patologii nie wolno akceptować. Eliminujmy patologię, ale działajmy etycznie, zgodnie z prawem, tak aby polska przyroda była zachowana w jak najlepszym stanie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Uprzejmie proszę pana senatora, bo nie widzę więcej. A jeszcze
Tak? Tak. Przepraszam jeszcze panie senatorze, bo jeszcze nie zauważyłem z tej strony pan przewodniczący Litwiński, pan profesor Szyszko później. Bardzo proszę panie przewodniczący. Arek, no. Szanowni Państwo, próbowałem w międzyczasie znaleźć, bo nie pamiętam dokładnie, natomiast ja mam taki apel tylko, bo widzę, że ta dyskusja zaczyna przybierać taki może nie burzliwy, ale gorący spór i pewnie podkomisja taka będzie w rodzinie, to znaczy w rodzinie łowieckiej. Ja chcę tylko przypomnieć Państwu, że chociaż jednym z najistotniejszych zespołów w parlamencie jest zespół do spraw łowiectwa, to jednak ani ten zespół w parlamencie nie jest poziom monopolistą, ani też myśliwi zrzeszeni w związku nie są jedynymi obywatelami. Prosiłbym tylko o to, żebyście w pracach podkomisji zapanowali nad emocjami, tak wykorzystali ten czas, aby te wszystkie wartości konstytucyjne były należycie uszanowane. Bo nie ma takich, bym powiedział, łatwych odpowiedzi na pytania. Bo to trochę tak, upraszczając, jakbyśmy chcieli powiedzieć, czy ma być w pełni niezawisły, w cudzysłowie, związek, na przykład gdybyśmy nadali uprawnienia do wydawania praw jazdy z Polskiemu Związkowi Motorowemu, czy on ma być w pełni niezawisły w swoich działaniach, skoro tak bardzo byśmy uzależnili los obywateli od jego działań? Znaczy ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że tak jak w tej anegdocie, że czasami że edukacja jest zbyt poważnym tematem, żeby zostawić jej los wyłącznie nauczycielom. Tak samo i reguły, którymi się rządzi związek, powinny być jednak, jeżeli to jest wykonywanie pewnej sfery działań państwowych, tak, na zasadzie powierzenia, to powinno być to bardzo transparentne i efektywne. I tutaj żadnych źle pojętych rezerwatów być nie powinno. Także stąd taki mój apel i pewnie wcześniej czy później w tej dyskusji zabiorą głos również i wszyscy ci, którzy nie polują, nie są członkami związku, a czują się kompetentni w tej dziedzinie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pana profesora Szyszko. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no, troszeczkę takich refleksji osobistych, a mianowicie no, tak się złożyło, że byłem ministrem. I muszę powiedzieć, że jedną z organizacji, które mogłem się chwalić i która była doceniana niezwykle wysoko, albo jedną z dziedzin, to jest Polski Model Łowiectwa. Muszę powiedzieć, na całym świecie jest podziwiany jako wzorowy. A więc tutaj jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i jeden i drugi wniosek mówi, że wychodzi naprzeciw temu. Natomiast panie senatorze, muszę powiedzieć, że pan nie odpowiedział mi ani na jedno, ani na drugie pytanie. Na jedno w ogóle nie odpowiedział pan. A więc intencje wydaje mi się, że są tutaj co nieco inne. A mianowicie pański wniosek, czy też senacki wniosek zmierza ku temu, żeby naruszyć polski model łowiectwa. Tu nie chodzi o to, żeby było zgodne z konstytucją, chociaż takie są tezy. I tu się cieszę, że Senat zwraca uwagę na łamanie konstytucji, ale panie senatorze, skoro już tak być świętym, to gdyby pan się przyjrzał, co się dzieje na szczeblu Komisji do Spraw Unii Europejskiej, to pan wtedy by zobaczył, w jaki sposób łamana jest konstytucja. W tym projekcie poselskim ten wyrok Trybunału jest no, naprawiany. Są niedociągnięcia i te niedociągnięcia będą na pewno dyskutowane i naprawiane podczas prac podkomisji. Natomiast muszę panu powiedzieć, że zupełnie nie rozumiem przy tej organizacji, dlaczego to domagacie się tego, aby statut był zatwierdzany przez ministra. To jest zupełnie dla mnie niezrozumiałe, muszę powiedzieć. I równocześnie zupełnie niezrozumiałe jest to, że panowie chcecie, właśnie tu pan tu motywował bardzo mocno, zmienić polski model jakby selekcji. To, że jest to jedyny model selekcji w Europie, chociaż tak prawdę powiedziawszy nie jest, to nie dowód, że to jest źle. Ja myślę, że pan powiedział o trofeach w wielu miejscach Europy, ale gdyby pan się przyjrzał etyce w tamtym w niektórych miejscach, a między innymi no, najwięcej trofeów miał Czałczewsku czy też Dimitrow, prawda? A to nie miało nic wspólnego ani z selekcją, tylko miało bardzo mocno wspólne z hormonami, prawda? I tutaj w ten sposób tu działamy.
W związku z tym, panie senatorze, naprawdę z przykrością muszę to powiedzieć, to nie jest wojna wewnątrz grupy. Ja stawiam wniosek formalny o odrzucenie w pierwszym czytaniu tego szkodliwego dla polskiej przyrody i dla polskiego łowiectwa projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pana, panie Szysia, bardzo uprzejmie. Dziękuję. Barbara Grabowska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Jestem jedną z tych osób, o której pan poseł wspomniał, w sensie nie jestem członkiem, nie poluję, nie znam się na łowiectwie. I to najprawdopodobniej także wynika z opinii, którą przedstawiliśmy, dlatego że w naszej ocenie próbowaliśmy oba te projekty przeanalizować pod kątem standardów wynikających z prawa do sądu z punktu widzenia postępowania dyscyplinarnego ze ścisłym związkiem z wyrokiem TK. By to mieliśmy sobie za cel. Dlatego w tej opinii nie znajdziecie państwo żadnych elementów dotyczących czy wysokości składki, czy selekcji osobniczej, bo na tym się po prostu nie znamy. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę, że są pewne elementy zarówno w projekcie senackim, jak i w projekcie poselskim, które zarówno zasługują na pochwałę i powinny zostać w ten sposób wyrok powinien zostać wykonany, jak również są pewne mankamenty w jednym i drugim projekcie. Jeśli mogłabym tylko powołać jako przykłady i potem państwo zdecydujecie, czy warto odrzucać projekt senacki. W projekcie poselskim naszym zdaniem brakuje możliwości odwołania do sądu w przypadku nałożenia kary naprawienia wyrządzonej szkody lub ogłoszenia orzeczenia na koszt obwinionego. Są pewne braki, jeśli chodzi o możliwość ustanowienia obrońcy. Brakuje tam adwokata i radcy prawnego oraz należy się zastanowić, czy WSA, Wojewódzki Sąd Administracyjny, jest właściwym sądem do rozpoznawania odwołań. Natomiast w przypadku projektu senackiego w naszej ocenie rzecznik dyscyplinarny nie jest wskazany jako organ postępowania dyscyplinarnego oraz jak wynika z opinii BAS, są pewne braki, jeśli chodzi o artykuł 50a, o ile pamiętam. I z tego punktu widzenia mam wrażenie, że być może warto byłoby rozpatrzyć jeden i drugi projekt, na przykład na etapie podkomisji. To jest oczywiście należy decyzja do państwa posłów, ale mam wrażenie, że oba te projekty są w jakiś sposób, jeśli chodzi o postępowanie dyscyplinarne, w jakiś sposób jednak wartościowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana senatora o zabranie głosu celem odpowiedzi na pytania zadane. Tak. Ja chciałbym się ustosunkować do pytania pana posła co do składek. Oczywiście to składki na Polski Związek Łowiecki to jest jeden z elementów tylko składek, które płaci myśliwy, bo myśliwy płaci na Polski Związek Łowiecki do koła łowieckiego, no i może jeszcze ustalać koło jakieś tam dodatkowe, powiedzmy, składki, kiedy jest taka potrzeba. Natomiast Polski Związek Łowiecki nie tylko budżet tworzy ze składek myśliwych, ale również też dostaje odpisy z tak zwanej tenuty dzierżawnej, którą płacą koła łowieckie. Od czasu do czasu rzeczywiście słyszymy o tym i bardzo dobrze, że są realizowane programy introdukcji bażanta, czy zająca, czy kuropatwy i to jest ok, to jest bardzo dobrze i na pewno one są, te projekty, finansowane z tych środków. Chociaż mi brakuje też skorzystania ze środków unijnych, bo można byłoby też tych środków dużo więcej pozyskać i zrobić dużo większą robotę. Robią to też koła, to nie robi to Polski Związek Łowiecki jako zarząd główny, tylko najczęściej wykonują to koła. Koła robią z własnej inicjatywy takie rzeczy. Jakby pan tak dobrze przeanalizował po prostu, ile pracy wykonują myśliwi w kołach, a ile wykonywane jest tej pracy na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego w organach tej instytucji, to można byłoby powiedzieć, że 95 albo może więcej procent to jest praca w kołach łowieckich. I tak naprawdę potrzebne są pieniądze, nie składka na administrację Polskiego Związku Łowieckiego, tylko do pracy konkretnie w budżetach kół te pieniądze są potrzebne. To o to tutaj chodzi. I powiedziałem też, że te 49 zarządów okręgowych naprawdę jest zbyteczne. Jakby dzisiaj zapytać przeciętnego myśliwego, po co ci jest potrzebny zarząd okręgowy czy zarząd główny, to powiedział, ja nie miałem praktycznie kontaktu z tymi instytucjami. Jedzie łowczy koła, ja byłem przecież też prezesem przez dwie kadencje, jedzie łowczy koła do zarządu okręgowego podstemplować legitymację. I to praktycznie taka rola się kończy. A jeżeli chodzi na przykład o szkolenia, o egzaminy, to przecież myśliwi czy kandydaci do Polskiego Związku Łowieckiego na myśliwych płacą przecież za te wszystkie sprawy. Także to nie jest tak, że to jest akurat z tych pieniędzy.
Także proszę bardziej wnikliwie przeanalizować budżet i wtedy naprawdę no, będzie wiadomo po prostu na co idą te pieniądze. Jeżeli chodzi o selekcję, to ja nie powiedziałem, że nie ma selekcji, że nie będzie selekcji. Selekcja będzie w kołach łowieckich, I ta selekcja wierzę, że będzie, bo jeżeli koło nie będzie prowadzić takiej selekcji, to rzeczywiście nie będzie miało zwierzyny. A jak nie będzie miało zwierzyny trofealnej, za którą można, na której można zarobić jakieś pieniądze, to nie będzie miało pieniędzy na utrzymanie tych kół, na odszkodowania. I tu się koło zamyka. Czyli zobaczycie Państwo, że będzie bardziej racjonalna gospodarka zwierzyną niż teraz centralnie. Bo po prostu na pewno tak będzie. Koła łowieckie to nie są głupi ludzie, to są ludzie, którzy naprawdę mają na sercu dobro i zwierzyny, i swojego środowiska i tak dalej. Sprawa, czy model jest wzorowy, panie profesorze? Ja bym polemizował z tym. Jeżeli chodzi o potencjał, mamy bardzo zbliżony, bo trochę statystyki należałoby tutaj powiedzieć i wtedy mamy pełny obraz, jeżeli chodzi o to, czy nasze łowiectwo jest dobre, czy złe. Potencjał mamy bardzo podobny jak Niemcy. No, Niemcy są krajem trochę o większej powierzchni, ale bardziej zurbanizowanym, dużo więcej mają inwestycji liniowych, więcej autostrad, więcej bezkolizyjnych torowisk. I na przykład pozyskują 1 400 000 sarny. No to jest rzeczywiście imponująca liczba. Tak mówią statystyki. W Polsce pozyskujemy 140 000. Łatwo policzyć, że mamy 10-krotnie mniej pozyskujemy sarny niż w Niemczech. Jeżeli jest tak dobry model łowiecki, no to powinniśmy mieć jakieś efekty również w ilości pozyskanej zwierzyny. Jeżeli chodzi o jelenie, jest bardzo podobna sytuacja. W Niemczech jest dużo więcej, ale już na przykład zwierzyna drobna, no to Niemcy czy Czesi nawet biją nas na głowę. No to gdzie jest ten dobry model? Gdzie, no dobry model to ja myślę, że to jest dużo zwierzyny, to jest dobre gospodarowanie tą zwierzyną. To w końcu cena mięsa dziczego nie wynosi 2 zł za kilogram, bo coś tutaj jest nie tak. Także to musimy się po prostu nad tym zastanowić, czy to jest naprawdę dobre gospodarowanie. W końcu jest to majątek nas wszystkich Polaków, majątek Skarbu Państwa, bo zwierzyna póki co jest własnością Skarbu Państwa i należy chyba lepiej gospodarować tym majątkiem. To jest duży potencjał do zagospodarowania i wydaje mi się, że moglibyśmy bardziej po prostu efektywniej gospodarować tym majątkiem. To są takie uwagi. No można to sprawdzić, można sięgnąć po roczniki statystyczne. Mamy zupełnie położoną inwentaryzację. Nie mamy tak naprawdę dobrze zinwentaryzowanej zwierzyny. A to jest podstawą do gospodarowania zwierzyną. Bo jak my nie wiemy, ile mamy. Dzisiaj mówimy, że populacja łosia w Polsce wynosi 8 000, 16 000, 20 000 albo 12 000. No to w końcu musimy wyjść z jakiegoś założenia. Nie mamy opracowanej metodyki co do wyceny szkód łowieckich. No jest naprawdę bardzo dużo rzeczy do zrobienia i to powinniśmy zrobić, ale musimy stworzyć pewien mechanizm, który da nam możliwość po prostu naprawiania tego stanu rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Przewodniczący Litwiński jeszcze bardzo prosił. Byłbym bardzo zobowiązany panu przewodniczącemu profesorowi Szyszko, gdyby rozważył jednak wycofanie tego wniosku z uwagi na charakter podkomisji. No, oba projekty tam trafią, komisja wybierze wiodący, zrobi z tego jedno sprawozdanie. I gdyby w tym projekcie senackim wszystkie zapisy nie warte były uwagi, ja bym rozumiał taki wniosek, który może być odebierany słusznie, niesłusznie jako pewien afront wobec bądź co bądź jednej z izb naszego parlamentu. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w normalnym toku prac bardziej ze sobą sprzeczne projekty były do podkomisji w celu wypracowania wspólnego stanowiska przekazywane. I mam taki apel, nie chciałbym tego nazywać wnioskiem formalnym, przeciwnym, ale apel o to, żeby umożliwić komisji wykorzystanie obu tych projektów w tych fragmentach, których warte są tego. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan profesor jeszcze? Nie chcę. Wobec słuchania jeszcze pana senatora w tej chwili nie mam najmniejszych wątpliwości. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję. Zamykam procedurę.
próbę pierwszego czytania. Decyzję podejmiemy za chwilę, bo mamy decyzję taką. Był wniosek złożony. Przepraszam, zamknęliśmy procedurę pierwszego czytania. Trzeba się wcześniej zgłaszać. Nie widziałem. Przegłosujemy wniosek pana przewodniczącego Szyszki. Jeżeli ten wniosek uzyska akceptację, to będzie zaproponuję państwu powołanie podkomisji do jednego projektu. Jeżeli nie, to zaproponuję powołanie wspólnej podkomisji celem rozpatrzenia obydwu projektów. Bardzo proszę, przystąpiłem do głosowania. Bardzo proszę policzenie głosów. Kto z pań posłanek, panów posłów jest za przyjęciem wniosku pana profesora Szyszki o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu senackiego? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kto jest zdania przeciwnego? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Za. Kto się wstrzymał? Raz. Stwierdzam, że senacki projekt nie uzyska akceptacji. W tym stanie rzeczy chciałem zaproponować powołanie podkomisji do rozpatrzenia poselskiego projektu. Jest zgoda na powołanie podkomisji? Chcę zaproponować następujące osoby, które wstępnie wyraziły zgodę, ale jeszcze chcę spytać o zgodę. Pan poseł Gos wyraża zgodę. Pan poseł Kulesza. Pan poseł Szyszko. Pan poseł Czykin. Pani posłanka Niedziela. Wyraża zgodę, tak? Pan poseł Siedlaczek. I pan poseł Bąk. Wyraża. Na tym zamykam posiedzenie podkomisji. Proszę państwa, powołanie podkomisji zbliżenie się do stołu bezbielnego celem konsultowania się. Bardzo proszę. Ja zgłaszam pana posła Szyszkę jako autorytet. Dobrze. Teraz do... zapraszam państwa i chciałem zaproponować pana posła Kuleszę, żeby brał zgodę na przewodniczenie tej podkomisji. Jest zgoda? Dziękuję, życzę sukcesu.